Moje skazy, z tej strony Beka i tam zwykle kolejnym filmiku. Dzisiaj witam zwykle kolejnym odcinku z customowania figurki. Dzisiaj robię custom Pennywise z filmu It, czyli to. Jako, że w tym roku wyszła druga część to, to postanowiłam zrobić customa właśnie tego najszego ukochanego klauna z tego filmu. Ale tym razem postanowiłam zrobić nie tego najnowszego, ale też nie tego z 1990 roku. Postanowiłam jednak połączyć te dwa klauny i zrobić takiego customa na podstawie właśnie tych dwóch klaunów. Mianowicie, jak widzicie, tak właśnie by wyglądał mój projekt na tego customa i to, co miało być właśnie zostawione z tego pierwszego jakby, starego, pierwszego jakby klauna Pennywise z właśnie 1990 roku, to było właśnie to ubranie, kolorowe ubranie oraz to niebieskie takie, co ma na oczach, w sensie to te takie jakby, czy to jest makijaż jakby, to co ma na oczach. Chciałam jeszcze zrobić jakby mu szare, takie czarne, szare łapy i pazury, ale jednak to zostawiłam, a one i tak zostały przykryte krwią, więc jednak tego nie zrobiłam. I w sumie praktycznie cała reszta została już zrobiona na podstawie najnowszego klauna, ponieważ taka była moja wizja, bo jednak głównie chciałam go zrobić na podstawie najnowszego naszego klauna, ale jednak parę elementów zostawić też właśnie z tamtego pierwszego klauna. Jako figurkę, na której zrobiłam tego customa, wzięłam kota Destiny Cat. I z masy Green Stuff zrobiłam mu te właśnie falbany, co on ma na łapkach tylnych oraz na szyi. Oraz włosy, wiadomo. Oraz właśnie co jeszcze zrobiłam, to na twarzy trochę się podziało, ponieważ zrobiłam mu jakby taką, chciałam mu zrobić bardziej otwarty pysk. Nie chciałam zrobić mu po prostu makijażu, tylko chciałam po prostu zrobić mu właściwie otwarty pysk z jego ostrymi kłami, zębami, które właśnie już były inspirowane tym, jak właśnie w sumie z obu klanów, kiedy właśnie już kogoś zabiją, to wtedy mają te ostre zęby. Oraz jeszcze chciałam, aby miał właściwie takie faktycznie te oczy, ponieważ ta figurka akurat nie miała jakby, miała naklejane oczy, więc nie miała tych jakby takich takiego dołu, takiego wyciętego kręgu jakby w tej figurce, więc niby to mi ułatwiło, ale troszeczkę utrudniło sprawę, ponieważ nie mogłam za bardzo wymierzyć, gdzie dokładnie jakby dać tą masę, aby jednak zrobić mu takie spojrzenie po prostu zrobić, że wiecie, ma tą taką jakby łuk brwiowy zrobić mu i w sumie dałam radę. Myślę, że właściwie to końcowo wyszło w miarę okej. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że miałam to problem lekko, żeby tą masę właściwie tak dokładnie zrównać z właściwie jego tą oryginalną główką jakby tego pet shopa, ale jakoś to poradziłam. Ogólnie chciałam tą figurkę mieć gotową na wrzesień, kiedy właściwie ten film wyjdzie, kiedy będzie premiera w Polsce, wtedy chciałam mieć już tą figurkę gotową i rzucić z tego filmik. Niestety zaczęłam tą figurkę chyba właśnie jakoś we wrześniu. Akurat w wrześniu miałam remont pokoju, więc zrobiłam ten kawałek, właściwie to głównie utknęłam na momencie, kiedy już figurka była cała zrobiona, w sensie miała już masę dorazką, była pomalowana na biało. Pozostawało ją tylko jakby pokolorować, ale niestety już nie zdążyłam, więc dopiero dzisiaj, kiedy to właściwie teraz nagrywam i montuję, to właściwie skończyłam ją właśnie, tą figurkę. Ha 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 ha!
pytać o efekt końcowy, to chciałam bardziej właśnie pójść bardziej taki, jakby było mroczniejsza ta figurka, ale ten wzrok, to spojrzenie, te oczy na tej figurce, mimo tego, że właśnie wyszło dokładnie tak jak chciałam, to jednak nie jest to ani trochę nie jest to takie mroczne, tylko jest po prostu taki derpy po prostu wyraz twarzy, co po prostu kocham, po prostu uwielbiam ten custom i chyba to będzie jeden z moich ulubionych customów. Nie jest to, jest to w sumie tak jak w samym projekcie, tak jak chciałam, tak jak to widziałam, ale nie jest to aż tak jakby mroczne, jak sama postać, ale no Karol, to jest na figurce na moim małym kotku, na małym plastikowym kotku zrobione, więc nie można było odczekać, że będzie to właściwie creepy, a to jest po prostu, to mnie tak bawi to spojrzenie tego kota, po prostu uwielbiam. Jestem bardzo zadowolona z tego kota i cieszę się, że jednak właśnie podjęłam się zadania zrobienia tego sama. W komentarzu możecie też napisać, co sądzicie o najnowszym to, jeżeli właściwie byliście na tym. Ja akurat byłam na tym w kinie, mi się osobiście bardzo podobało, było bardzo fajnie, było bardzo dużo śmiechu oraz ogólnie wszystkie te efekty w samym filmie mi się mega podobały oraz cała ogółem historia i postacie. Także to było na tyle w dzisiejszym filmiku, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych innych, następnych moich filmikach. Na razie!